Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam zaprosić Was do wysłuchania sprawy osoby NN. Od dłuższego czasu nie miałam tutaj na kanale okazji przedstawiać historii, w której tożsamość zmarłego udało się ustalić dopiero po wielu latach, a ta tematyka wyjątkowo mnie ciekawi, dlatego cieszę się, że dzisiaj mogę do niej wrócić. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Paduka Plane Jumper, to zapraszam Was do oglądania. W poniedziałek 30 września 1991 roku, tuż po godzinie 18 na lotnisku Barclay Regional Airport w pobliżu miasta Paducah w stanie Kentucky, pojawił się młody, wysportowany mężczyzna. Podszedł do pracownika lotniska Wesa Weavera i zapytał go, czy on jest pilotem albo czy zna jakiegoś pilota, jednak Wes zaprzeczył. Następnie nieznajomy przyznał się, że ma kłopoty i musi przedostać się na zachód. Zapytał też, czy mógłby oddać komuś swoją skórzaną kurtkę w zamian za bilet na samolot, jednak Wes wyjaśnił mu, że nie będzie takiej możliwości. Mężczyzna wydawał się być pod sporą presją. Nie miał zamiaru odpuścić i wciąż nalegał, powtarzając, że musi polecieć i potrzebuje pomocy w przedostaniu się na zachód. Desperacja nieznajomego sprawiła, że Weaver zaczął podejrzewać, że mężczyzna mógł być zamieszany w jakieś przestępstwo albo przed kimś uciekać. Nie wydawał się być pod wpływem substancji odurzających ani mieć zaburzeń psychicznych. Po prostu sprawiał wrażenie zdesperowanego. Wes po raz kolejny powtórzył, że nie będzie w stanie w żaden sposób mu pomóc i poprosił go o opuszczenie terenu hangaru, co nieznajomy wkrótce zrobił. Pół godziny później Weaver jechał w pobliżu lotniska i ponownie dostrzegł mężczyznę. Zwolnił i obserwował jego ruchy i po chwili z przerażeniem zauważył, że nieznajomy zbiegł z drogi, wdrapał się na ogrodzenie lotniska, przeskoczył je i pobiegł w stronę samolotu stojącego na pasie startowym. Wes wezwał przez radio ochronę lotniska. Dwóch innych świadków, Linda i Jerry Leap, także widziało młodego mężczyznę biegnącego przez środek płyty lotniska. Jedynym samolotem na pasie startowym był wtedy 2940 Northwest Airlines, lecący do Memphis w stanie Tennessee. Tuż przed zachodem słońca, dokładnie o 18:49, samolot został dopuszczony do startu. Linda Leap patrzyła, jak maszyna wznosi się w powietrze, ale już po krótkiej chwili zauważyła, że coś wypadło z samolotu. Choć nie sposób było stwierdzić, co to było z tak dużej odległości, to Linda i Jerry podejrzewali, że może to mieć związek z podejrzanie zachowującym się młodym mężczyzną. Gdy zapadł zmrok, władze lotniska rozpoczęły przeszukanie płyty w poszukiwaniu śladów osoby, którą widzieli świadkowie. I wkrótce, na południowym krańcu lotniska, dyrektor służb lotniskowych Ron Jones zauważył uszkodzone ogrodzenie, a u jego podstaw leżące ciało młodego mężczyzny. Ron był zszokowany tym widokiem. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna chwycił się podwozia startującego samolotu, później dostał się na skrzydło, a gdy maszyna wzbiła się w powietrze, spadł i zginął. Nie miał przy sobie pieniędzy ani żadnych dokumentów. Oprócz brązowej, skórzanej kurtki bomberki, mężczyzna miał na sobie buty do biegania, dwie pary niebieskich dżinsów, niebieską dzianinową kurtkę do biegania, zielony sweter i brązową koszulkę z kołnierzykiem i krótkim rękawem. Miał ze sobą także Walkmana marki Sony. Oceniono, że tajemniczy człowiek miał między 25 a 30 lat. Mierzył 1,75 m wzrostu i ważył 72 kg. Miał jasnobrązowe włosy i piwne oczy. Zbadaniem ciała zajął się koroner Jerry Bayer. Najpierw zlecił badania krwi, które nie wykazały żadnych śladów substancji odurzających ani alkoholu w organizmie zmarłego. Bayer zauważył, że ciało mężczyzny było równo opalone, bez żadnych bladych śladów. Miał również idealnie przycięte i zadbane paznokcie. Lekarz próbował ustalić, czy mężczyzna mógł być powiązany z grupą tancerzy Chippendales, która tydzień wcześniej przebywała w okolicy, ale ten trop szybko został wykluczony. Bayer pobrał od zmarłego odciski palców i zrobił mu zdjęcia. Później ciało zostało zabalsamowane, aby powstrzymać rozkład i żeby jak najdłużej mogło pozostać w dobrym stanie pozwalającym na wizualną identyfikację.
Korenrowi bardzo zależało na poznaniu tożsamości mężczyzny i odnalezieniu jego rodziny. Namawiał więc reporterów lokalnej gazety The Paducah Sun, aby opisali tę historię w nadziei, że ktoś rozpozna w zmarłym swojego krewnego. Niestety, rozgłos nie doprowadził do nowych tropów. Sprawa nie dotarła też do ogólnokrajowych mediów, więc jeśli mężczyzna nie był miejscowym, to szanse na ustalenie, kim był i skąd pochodził, były niewielkie. W jednej z kieszeni kurtki mężczyzny śledczy znaleźli parę okularów pływackich i niedźwiedzi pazur, a w kołnierzu skórzanej bomberki wszyta była metka z napisem Porucznik L.F. Price, USAF, czyli United States Air Force, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Był to obiecujący trop i zaczęto wierzyć, że John Doe mógł być żołnierzem, jednak podczas kontroli akt wojskowych nie udało się znaleźć osoby o takim nazwisku i trop okazał się być ślepą uliczką. Kierownik lotniska Richard Roof przeanalizował incydent i zwrócił szczególną uwagę na to, ile tajemniczy nieznajomy był w stanie zrobić w bardzo krótkim czasie. Miał 1,5, góra 2 minuty na pokonanie wysokiego na ponad 2 metry płotu, przemierzenie około 244 metrów, okrążenie ogona samolotu i wdrapanie się na podwozie. Nie było żadnych świadków tego, jak mężczyzna wspiął się na samolot, który w ciągu kilku sekund mknął już po pasie startowym z prędkością 200 km na godzinę. Po wzniesieniu prędkość wzrosła do ponad 300 km na godzinę i to właśnie wtedy mężczyzna spadł na ziemię. Największą zagadką w tej sprawie wciąż pozostawał jednak powód tego desperackiego posunięcia. Detektyw Jim Greif uważał, że odpowiedzi należy szukać u rodziny tajemniczego mężczyzny. Jego zdaniem mężczyzna mógł chcieć do nich wrócić i dlatego postanowił zaryzykować życie i odbyć podróż na zewnątrz samolotu, co jest praktycznie równoznaczne z samobójstwem, jak pokazują liczne podobne przypadki w historii, z których część miała nawet okazję przedstawiać tutaj na kanale, w odcinku o sprawie Keitha Sapsforda. Pogrzeb Johna Doe, który był również nazywany Paducah Plane Jumper, czyli skoczek z samolotu w Paducah, odbył się 6 tygodni później na cmentarzu Oak Grove. Koroner Jerry Bayer i pastor Joe Geary ufundowali dla niego pomnik. Dzięki lokalnej społeczności, którą bardzo poruszyła ta sprawa, mężczyzna miał szansę na bardzo godny pochówek. Miał także własną kwaterę na cmentarzu Oak Grove i pomnik z wygrawerowaną jego historią. Napisano na nim: niezidentyfikowany mężczyzna w wieku około 25 lat spadł z samolotu na lotnisku Barclay 30 września 1991 roku. Claudia Speed, właścicielka jednej z lokalnych kawiarni, przysłała na pogrzeb wieniec z czerwonymi różami. Na załączonej kartce napisała: od twojej matki. Wiem, żeby jej na tym zależało. Powiedziała, że zrobiła to, ponieważ jej własny syn zmarł rok wcześniej. Inna kobieta z Florydy wysłała kartkę na pogrzeb, którą zaadresowała do czyjegoś syna. Setki osób, które uczestniczyły w nabożeństwie żałobnym, nie zapomniały o Johnie Doe nawet mimo upływu lat i co roku w rocznicę jego śmierci na grobie pojawiały się kwiaty. Okoliczni mieszkańcy bardzo liczyli też na to, że sprawa doczeka się kiedyś rozwiązania i mężczyzna odzyska swoją prawdziwą tożsamość. Doktor Bayer postawił sobie za cel dotarcie do prawdy. Koroner sam wydrukował nawet ulotki ze zdjęciem Johna Doe i zaczął na własną rękę je rozdawać. Wyjeżdżając na wakacje, zawsze zabierał je ze sobą i przekazywał tamtejszym funkcjonariuszom policji. Zabiegał także o wprowadzenie danych Johna Doe do NCIC, National Crime Information Center, czyli centralnej bazy danych Stanów Zjednoczonych służącej do śledzenia informacji związanych z szeroko pojętą przestępczością. 16 września 1992 roku o sprawie opowiedziano w jednym z odcinków programu Unsolved Mysteries i na jego potrzeby nagrano rekonstrukcję zdarzeń. W rolę niezidentyfikowanego mężczyzny wcielił się kaskader Dan Baringer. Po emisji odcinka śledczy otrzymali ponad 300 telefonów od osób poszukujących swoich bliskich, którzy podejrzewali, że John Doe może być tym, kogo szukają. Ostatecznie jednak okazało się, że żadna z tych wskazówek nie doprowadziła do przełomu. Sprawa ponownie stanęła w miejscu i trzeba było poczekać kolejne 5 lat.
w 1997 roku. Ten sam odcinek Unsolved Mysteries został ponownie wyemitowany i obejrzała go Dee Dugger, kobieta mieszkająca na obrzeżach Cincinnati. Oglądając program, kobieta nie mogła pozbyć się wrażenia, że przedstawiony w nim mężczyzna może być jej zaginionym pasierbem, 28-letnim maratończykiem Brianem Stanleyem Duggerem. Rodzina ostatni raz widziała Briana 26 września 1991 roku, kiedy siostra odwiedziła go w jego mieszkaniu w Cincinnati w stanie Ohio. Wydawał się być zirytowany i zajęty sprzątaniem mieszkania, przez co nie miał czasu z nią rozmawiać. Kobieta wyszła ze spotkania zaniepokojona dziwnym zachowaniem brata i nawet poinformowała o tym ich ojca Jerry'ego. Następnego dnia Jerry poszedł do mieszkania syna, ale już go tam nie było. Mężczyzna zauważył, że Brian zostawił swoje dokumenty oraz odręcznie napisany testament i liścik, w którym napisał, że chce udać się na zachód, aby uprawiać wspinaczkę górską. W przeszłości zdarzały mu się już takie spontaniczne podróże, ale zwykle wracał z nich w ciągu kilku dni lub kontaktował się w międzyczasie z rodziną. Jerry zwrócił także uwagę na idealny porządek w mieszkaniu syna, co nie było dla niego typowe. W tamtym momencie jednak nic nie wskazywało na to, że Brian zniknie na kilka lat. Ojciec zostawił więc trochę pieniędzy na stoliku i wyszedł. Gdy dwa dni później, 28 września, ponownie pojawił się w mieszkaniu, pieniądze nadal leżały w tym samym miejscu. Wraz z upływem kolejnych dni brak kontaktu ze strony 28-latka zaczął coraz bardziej niepokoić jego rodzinę i ostatecznie podjęli decyzję o zgłoszeniu zaginięcia na policję. Niestety, funkcjonariusze nie powiązali sprawy Briana Duggera z incydentem, który miał miejsce na lotnisku zaledwie kilka dni później. Stało się tak, ponieważ do wypadku doszło na terenie innego stanu, a w tamtym czasie oddziały policji nie współpracowały ze sobą w takim samym stopniu, jak ma to miejsce obecnie. Policja w Kentucky próbowała więc identyfikować zmarłego, podczas gdy oddział w Ohio szukał zaginionego i nie zdawali sobie sprawy z tego, że pracują nad tą samą sprawą. Pomijając jednak te nieefektywne procedury, to bliscy Briana byli bardzo zadowoleni z pracy policji w Cincinnati. Uważali, że ci bardzo szczerze zaangażowali się w te poszukiwania i zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby odnaleźć chłopaka. Bliscy przekazali nawet policji notes z dziesiątkami numerów telefonów i funkcjonariusze obdzwonili wszystkich znajomych zaginionego, aby dowiedzieć się, czy ktoś miał z nim kontakt. Rodzina niestety miała złe przeczucia. Obawiali się najgorszego, ponieważ Brian nie byłby w stanie przetrwać długo bez swoich leków i pomocy. Wciąż jednak trzymali się nadziei, że pewnego dnia wróci. Gdy chłopak miał 22 lata, zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Jego matka również na nią cierpiała i chłopak błagał, aby rodzina nie umieszczała go w ośrodku zamkniętym ani nie poddawała go intensywnemu leczeniu. Ze względu na schizofrenię Brian żył w swoim własnym świecie. Nie mógł utrzymać pracy ani nawiązywać relacji i często wmawiał sobie, że ktoś go śledzi. Ojciec mężczyzny wspominał, że kiedyś, gdy jechali razem samochodem, syn stwierdził, że są śledzeni przez agentów CIA, którzy chcą go zabić. Miał także trudności z oddzieleniem swoich wyobrażeń od rzeczywistości, co często skutkowało poczuciem, że nie ma rzeczy niemożliwych. 28-latek najbardziej na świecie uwielbiał bieganie i często brał udział w maratonach. Biegi były jego sposobem na ucieczkę od otoczenia, którego nie rozumiało. Niestety, w sprawie jego zaginięcia było bardzo niewiele punktów zaczepienia i pierwszy pojawił się tak naprawdę dopiero po latach, gdy Dee obejrzała program w telewizji. Skontaktowała się wtedy z policją w Paducah, opowiedziała o Brianie, a później przesłała faksem dodatkowe informacje oraz kilka zdjęć chłopaka. Śledczy bardzo szybko zbagatelizowali to i powiedzieli, że Brian nie jest Johnem Doe, ponieważ jest kilka szczegółów, które ich różni. Dee miała jednak zbyt mocne przeczucie i nie miała zamiaru odpuścić. Powiedziała między innymi, że krótko po zaginięciu Briana miała sen, w którym chłopak spadł z dużej wysokości. Dodatkowo miała wrażenie, że idealnie pasował do opisu poszukiwanego mężczyzny. Ich wzrost, waga i wiek były zbliżone.
Obaj byli sprawni fizycznie i mieli drogie kurtki i buty do biegania. Reszta rodziny także zgodziła się, że zdjęcia z sekcji zwłok przedstawiają właśnie ich Briana. Koroner Jerry Bayer nadal aktywnie zajmował się tą sprawą, ale nie wiedział, że Dee Duker rozpoznała w Johnie Doe swojego pasierba. Zupełnie niezależnie od tego, mężczyzna zaczął namawiać reportera Paduka Sun, Billa Bartelmana, aby napisał nowy artykuł o sprawie. Bill opublikował historię w internecie i kilka tygodni później, w marcu 1999 roku, znalazła ją Dee Duker i postanowiła napisać maila do dziennikarza. Gdy nawiązali kontakt, wysłała także zdjęcia Briana, które Bill przekazał koronerowi. Kobieta wiedziała, że Brian był kiedyś aresztowany za wykroczenie i w bazie policyjnej w Ohio powinny znajdować się jego odciski palców, które znacznie przyspieszyłyby i ułatwiły identyfikację. W końcu zaprzyjaźnionemu z rodziną detektywowi udało się odnaleźć te odciski, a Jerry Bayer przesłał mu odciski palców mężczyzny, który wypadł z samolotu. 8 czerwca 1999 roku o godzinie 10:45 po porównaniu odcisków palców oraz dokumentacji dentystycznej w końcu, po niemal 8 latach, John Doe został zidentyfikowany. Paduka Plain Jumper odzyskał w końcu imię oraz rodzinę. Bayer udał się wtedy na cmentarz, żeby położyć na grobie dodatkową tabliczkę oraz wieniec. Powiedział, że chciał tym samym pokazać Brianowi, że już wiedzą, kim jest i że nigdy o nim nie zapomnieli. Jedną z lokalnych mieszkanek najbardziej zaangażowanych w dbanie o pamięć i miejsce spoczynku Briana była Mary Langston, która przez 8 lat, co drugi miesiąc i w każde święta kładła świeże kwiaty na grobie. W wywiadzie powiedziała, że na tym samym cmentarzu pochowanych jest wielu jej krewnych i zawsze, gdy odwiedzała ich groby, kupowała także kwiaty dla Johna Doe i czyściła jego nagrobek. Sama miała 3 synów i stwierdziła, że gdyby podobna tragedia spotkała któregoś z nich, też chciałaby, żeby ktoś się nim zajął. Traktowała Johna Doe jak swojego przyszywanego syna. Po tym, jak chłopaka udało się zidentyfikować, Mary powiedziała, że oczywiście nadal będzie składać kwiaty na jego grobie przy każdej możliwej okazji. Uważa się, że problemy psychiczne, z jakimi zmagał się 28-latek, mogą wyjaśniać jego nietypowe zachowanie na lotnisku i to, że postanowił wskoczyć na skrzydło startującego samolotu. Nikt z jego bliskich nie jest jednak w stanie wyjaśnić, dlaczego Brian udał się akurat do Kentucky i do Paducah i w jaki sposób się tam dostał. Zdaniem jego macochy mógł pojechać autostopem, ale równie dobrze także biec albo pójść pieszo. We wrześniu 1999 roku rodzina zorganizowała nabożeństwo żałobne w intencji Briana. Jego ojciec, Jerry Duker, powiedział, że bardzo trudno jest mu pogodzić się ze stratą syna, ale jednocześnie świadomość tego, że Brian został poniekąd adoptowany przez lokalną społeczność Paducah, jest bardzo pocieszająca. Opisał swojego najstarszego syna jako dociekliwego i ciekawego świata młodego człowieka, który uwielbiał życie i innych ludzi. Jerry wspominał, że Brian zawsze zadawał mnóstwo pytań i był nieustraszony. Gdy miał 5 lub 6 lat, ojciec zabrał go na ryby i chłopiec bez przerwy zadawał pytania typu dlaczego gwiazdy są na niebie, a nie gdzie indziej, albo jak daleko stąd jest księżyc. Ostatecznie wrócili z wycieczki wcześniej niż planowali, ponieważ Jerry był już zmęczony tym, że syn miał znacznie więcej pytań niż on odpowiedzi. Do grobu Briana dodana została druga tablica, na której widniało jego imię i nazwisko oraz data urodzenia. 9 marca 1963 roku. Bliscy postanowili, że nie będą przenosić ciała i chłopak na zawsze pozostanie w Paducah, ponieważ uważali, że tamtejsi mieszkańcy stali się jego rodziną zastępczą. Koroner Jerry Bayer pozostał w kontakcie z rodziną i powiedział, że ze wszystkich spraw, nad którymi przyszło mu pracować podczas jego 34-letniej kariery, sprawa Briana Dukera najbardziej zapadła mu w pamięć. W 2010 roku historia chłopaka po raz kolejny została przedstawiona w odcinku programu Unsolved Mysteries. I to jest już koniec tego odcinka.
Mam nadzieję, że ta kolejna, choć oczywiście unikatowa sprawa osoby NN była dla Was interesująca i podobnie jak mnie skłoniła do refleksji na temat życia i jego ulotności. Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie na temat tej historii. Podzielcie się nim w komentarzach i oczywiście, jak zwykle, możecie również podsyłać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii, miniserii o sektach, zarówno tutaj w komentarzach, jak i w wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!